Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Antoni Stryjewski, jestem pracownikiem Muzeum Mineralogicznego. Zobaczcie Państwo, jesteśmy na głównym ciągu komunikacji turystycznej miasta Wrocławia, między rynkiem, ratuszem, a uniwersytetem z tym kościołem uniwersyteckim. Tysiące ludzi się kręci tą drogą, przechodzi w jedną, w drugą. Rzadko kiedy zauważają, że tu, w tym budynku, mieści się Muzeum Mineralogiczne, związane z dziejami Uniwersytetu, z jestestwem też Uniwersytetu. Warto tutaj zaglądnąć, w ogóle to miejsce zauważyć, zaglądnąć, no bo kryje rzeczywiste, prawdziwe skarby. Ale o tych skarbach sobie powiemy za chwilę. Zapraszam do środka. Nim przejdziemy dalej, zapraszam do mnie. Nim przejdziemy dalej, chcę jakby Państwa zatrzymać przy tej tablicy. Nie będziemy jej czytać, nie będziemy jej omawiać. Istotne jest, żeby chcemy zwrócić uwagę, że gromadzenie zbiorów we Wrocławiu, akademickich zbiorów, ma już ponad 200 lat historii. I okazy tu prezentowane zawierają tą historię w sobie. Ale oprócz tej historii ludzkiej zawierają historię geologiczną. I to, że zbiory liczą sobie ponad 200 lat, nie oznacza, że kamienie mają 200 lat. Niektóre mają miliardy lat. Ale o tym sobie za chwilę powiemy, oglądając nasze zbiory. Na sam początek chciałbym Państwa zaprosić do podróży po skarbach ziem polskich, po skarbach Polski. Każde państwo, każdy naród jest bogaty tym, co ma w ziemi tak naprawdę. Oczywiście niektórzy mówią, że ludzie są ważni. Elementarna prawda. Ale bez skarbów ziemi ci ludzie byliby mało wartościowi, w rozwoju postępujący. Zacznę od tych skarbów ziemi polskiej. Najstarsze okazy kamieni, które ludzie na terytorium polskim wydobywali, przerabiali, eksportowali, rozwijali, to były krzemienie pasiaste. Nie są to stricte minerały, są to skały krzemionkowe, ale jakże bardzo cenne. One stały się, były u podstawy rozwoju cywilizacyjnego. Nie tylko tu, terytorium Polski, ale w ogóle całego świata. No przecież epoka kamienia łupanego, następne epoki kamienia, aż do brązu, nawet do XIX wieku, krzemień był istotnym elementem różnych elementów cywilizacyjnych, techniki wymyślonej przez człowieka. Te krzemienie pasiaste, które tu prezentujemy, dziś robią furorę w zdobnictwie, w jubilerstwie, ale w przeszłości trudno sobie wyobrazić było życie bez ognia, czyli krzesania ognia z kamienia. Trudno sobie było wyobrazić życie bez upolowania zwierzyny. Więc krzemień był tym elementem, który był ostrzem, grotem służącym do pozyskania właśnie tej zwierzyny. Trudno było sobie wyobrazić, by skóry nie obrabiać chociażby właśnie tymi ostrzami, nożami, dutami krzemiennymi. Więc kamień nadzwyczaj prosty, nadzwyczaj ważny, nadzwyczaj cenny, jak powiedziałem, stojący u naszej cywilizacji. Proszę zwrócić uwagę, następny kamień stojący u progu naszej cywilizacji – sól. Trudno sobie wyobrazić życie bez soli. Dlaczego ludzie upodobali sobie sól? Do końca nie wiadomo. Na pewno smak jest ważnym elementem, ale myślę, że ludzie zauważyli w jakimś momencie, że posypanie żywności solą ją konserwuje. Nie wiedzieli nawet dlaczego, ale konserwuje. Dzisiaj wiemy, że te hality są to chlorki sodu, które pod wpływem wody, również zawartej w ślinie, rozpadają się na dwie części, skutkiem czego jedna z tych części, chlor, CL,
jest trucizną i powoduje to, że mikroby, zresztą ludzie tak samo padną w wyniku nadmiaru tego chloru soli. No, szczypta soli nam nie szkodzi, ale gdybyśmy zjedli na raz taką dawkę proporcjonalną do masy, jaką dajemy mikrobom, pewnie byśmy tak samo padli, jak i one. Dzisiaj w ogóle sobie trudno wyobrazić życie bez soli, bo to nie tylko sól jadalna, sól na ulicę, ale chociażby podstawa wytworzenia kwasu solnego, zasady sodowej, a więc substancji chemicznej odpowiedzialnej za ogromne przestrzenie przemysłu chemicznego, metalurgicznego, wszelakiego po prostu, więc nadzwyczaj cenne złoża. O ile te krzemienie pasiaste powstały na skutek różnych procesów migracji wody z krzemionką w osadach już gotowych, wapiennych, o tyle sole powstały na skutek strącenia z nich z wody, słonej wody morskiej. I więc ta sól pokazuje istotne procesy również geologiczne, przyrodnicze i środowiskowe, a więc oceany, morza, klimaty ciepłe, czy wręcz gorące, osuszanie, krystalizacja. Przy okazji zwróćcie Państwo kształty. O ile w krzemieniu już nie widzieliśmy minerałów, to w tym pasiastym za to widzieliśmy piękne ornamenty, to tu widzimy piękne kryształy, różnorodne. Ale dlaczego różnorodne? Bo w różnym czasie, w różnych środowiskach, w różnych okolicznościach one powstawały. Chcę Państwu zwrócić uwagę tu gablotę. Tu są minerały cynkołowiu ze złóż w okolicach Tarnowskich Gór, Olkusza. Znowuż, znane przynajmniej 1000-2000 lat w różnych konstelacjach ludzkich. Istotne jest, że kiedy ludzie rozpoznali kawerny wypełnione minerałami, tu głównie ołowiem wtedy to rozpoznawano, to ten ołów był przydatny. Ale bardzo cenne było domieszka srebra, która się tam mieściła. I to srebro było głównym powodem, przynajmniej u nas, wydobywania. Dlaczego? Bo na naszej przestrzeni kulturowej jeszcześmy nie używali naczyń ołowianych, różnych przedmiotów, które były znane takiego użytku codziennego, chociażby były w starożytności, w tym basenie Morza Śródziemnego. U nas było cenne wtedy srebro. Potem dopiero wraz z napływem tej informacji technologicznej ze świata śródmorskiego, zachodniego i u nas pojawiły się zastosowania tego ołowiu. A dopiero w wieku XX, czy w XIX i XX przyszło zastosowanie na inny minerał, który jest. Oprócz tej galeny, czyli siarczku ołowiu, jest tu również siarczek cynku. Właśnie saleryt, siarczek cynku. I co się okazało? Że ten cynk jest też istotnie ważnym, bo o ile oczywiście ten ołów również później dzień jest wykorzystywany i cenny, bo na przykład ktoś, kto chce odpalić samochód, to wie, że bez akumulatora nie da rady, ale płyty akumulatorowe są ołowiane, ten ołów. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ołów może być barwnikiem, że naprawdę ma wraz z rozwojem chociażby medycyny nuklearnej czy technik jądrowych różnych, to się okazuje, że bez ołowiu ani róż. Dlaczego? Bo ołów ma tą właściwość, że pochłania promieniowanie, chociażby szkodliwe, chociażby rentgenowskie. I teraz te wszystkie strefy reaktorów atomowych, aparatury rentgenowskiej, wszystko jest co obmalowane, obłożone albo płytami, albo farbami ołowiowymi. A cynk? Trudno sobie wyobrazić życie bez cynku, bo to nie tylko blachy ocynkowane, nie tylko maści cynkowe, ale na przykład ktoś, kto chce płacić drobnym pieniądzem, drobną monetą, to co? Mosiężne pieniądze, prawda? A więc mosiężne, czyli co? Myślenie na cynku i miedzi. Ktoś, kto powiedzmy, używa w sanitariatach baterii łazienkowych, pod tym warstwą niklu to mieści się, czyli te baterie są właśnie wykonane z mosiądzu, a więc są z tej mieszaniny cynku i mieszaniny, czy tam jest mieszaniny stopu i miedzi. I tu pokażę jeden z najbogatszych
na świecie mineralizacji rudnych, a mianowicie rudy miedzi i srebra z rejonu Polkowic, Lubina, Głogowa. To ten nasz dolnośląskie zagłębie miedziowe. Znowuż, w warstwach no, powstały w Morzu Cechstrzyńskim jakieś 200-kilkaset milionów lat temu, piaskowców, wapieni, dolomitów, łupków, no, doszło do mineralizacji miedziowej, ale nie wyłącznie, również srebrowej i właściwie polimetalicznej. Oczywiście skupiamy się na wydobyciu przede wszystkim miedzi i srebra. Tu warto zwrócić uwagę, że jesteśmy w czołówce producentów światowych tych metali. To i także jest tam trochę niklu, trochę żelaza, a na wszystko jeszcze trochę złota. Także no, pod tym względem jesteśmy, że powiem, ubogaceni. I znowuż, tu są okazy, gdzie pokazane są większe nagromadzenia, skupienia tych minerałów rudnych, ale trzeba mieć świadomość, że te są rozproszone. Dopiero w całej masie wydobycia ogromnych ilości tej rudy można je poprzez procesy technologiczne wydobyć to, co nas interesuje, czyli metaliczną miedź, metaliczne srebro, metaliczne złoto, no i ewentualnie cynk, ołów, nikiel jako domieszki. Ale chcę tak przy okazji Państwu pokazać, że o ile te minerały przeze mnie rudy pokazane są no, z okresów no, dalekich okresów geologicznych, ogromnego czasu od ich powstania, no to współcześnie te twory to są współczesne wytwory natury, które się no, niemalże na naszych oczach wytwarzają w kopalni. No i też są przedmiotem zachwytu, są no, ozdobą wielu kolekcji prywatnych no, i muzealnych. Naszych też. Zapraszam dalej. No, jesteśmy w sali prezentującej, właściwie zaczynającą prezentację kolekcji kamieni szlachetnych i ozdobnych. Muszę się tu jakoś taką z pewną pokorą, ale i z radością pochwalić, że jesteśmy jedynym muzeum w Polsce mineralogicznym, które no właśnie prezentuje wydzieloną kolekcję kamieni szlachetnych i ozdobnych. No, nie mamy nadzwyczajnych piękności tych okazów. Na świecie są na pewno większe, lepsze, cudowniejsze, no ale mamy po to, żeby je pokazywać. Powiem szczerze, że z drugiej strony miejmy jako ludzie pewność, że te przedmioty jubilerskie, którymi się zdobimy, które nabywamy, ofiarujemy naszym bliskim, to, no, to są przedmioty wykonane przez ludzi z kamieni, które wyjściowo nie są tak zachwycające jak w tych przedmiotach. Więc prezentacja tej kolekcji, którą mamy, ma nam też uświadomić, że jesteśmy oto jakby w naturze tych kamieni. Jakie są? Na pewno już wyjściowo często są piękne, ale nie zawsze zachwycające i dopiero te zachwyty trzeba z nich wydobyć. Rozpoczynamy nasze spotkanie z kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi od grupy krzemionki. To grupa tlenku krzemu SiO2. No, znamy przedstawicieli tej grupy przede wszystkim jako minerał kwarc. Znowuż, jest to jeden z najbardziej popularnych minerałów, no, przynajmniej w skorupie ziemskiej, ale no, czy ktoś z nas bawi się piaskiem na plaży morskiej, czy gdzieś wędruje po pustyniach piaszczystych, prawda? Zdaję sobie sprawę, że prawie wszystkie ziarna, albo większość tych ziaren, to są kwarce. Ale kto by chciał z takiego kwarcu cokolwiek robić? Ale zdarzają się historie takie, że idziemy oto w góry, i znajdujemy kawerny, szczeliny i w nich oto takie kryształy. Zresztą powiem tak, słowo kryształ wzięte jest od słowa krystalos, lud. Tak starożytni Grecy nazywali właśnie te bezbarwne odmiany kwarcu,
które wtedy w szczelinach spotykali. W towarzystwie, te kwarce były w towarzystwie lodów, lodowczyków, lodowców, w związku z tym jakby naturalnie skojarzyli, że jest to tak silnie zamarznięta woda, że nijak jej roztopić. I nazwali to właśnie te kryształy krystalos. Dzisiaj słowo kryształ obejmuje wszystkie formy prawidłowo wykształconych minerałów, ale także chociażby co? Piękne wyroby ze szkła. A żeby szkło było, potrzebny jest ten kryształ, czy potrzebny jest kwarc. I na szkło bierzemy te piaski z pustyń czy z plaż, prawda? A te piękne kryształy, no albo w najlepszym wypadku trafiają do kolekcji muzealnych, prywatnych, albo są jakby traktowane jako kamienie szlachetne i trafiają w biżuterię różnego rodzaju. Zwróćcie Państwo uwagę, ja zacząłem od kryształów, ale ten kwarc ma różne oblicze. Po to nawet jest ta sala wydzielona, żeby pokazać, że jeden minerał potrafi no, nas zadziwić bogactwem. Barwy, zobaczcie Państwo, czarny morion, no, piękny, duży kryształ czarnego morionu. No, efekt tego, że doszło do destrukcji sieci na skutek prawdopodobnie podgrzania albo promieniowania środowiskowego, w którym właśnie w miejscu powstania takich kryształów zaszło. To wspomniane te piękne, czyste, bezbarwne właściwie kryształy zwane kryształami górskimi. Cała rodzina fioletowych ametystów, znowuż, czy to w geodach, czy w pojedynczych kryształach wyciągniętych z tych geod, czy z kawy. Dalej, piękne odmiany kwarcu dymnego, kwarcu różowego, cytryny, czyli kwarce o zabarwieniu żółtym. Cała rodzina kryształów kwarcu. Ale zdarzają się, że cenne są nie tylko te przeźroczyste, mniej lub bardziej zabarwione czy wybarwione kryształy kwarcu. Czasami zdarzają się, ludzie zaczęli doceniać kwarce, które mają liczne wyrostki i ponazwali je nawet. Przypominające niektóre tygrysie oka, tygrysie oczy, to właśnie są tygrysie oka, sokole oka, czyli na podobieństwo oczu sokoła, kocie oka. Ba, niektóre wyrostki no, skojarzyły się ludziom z fryzurami nie wieścimy. No, szczególnie tu bogini Wenus. Grecka stracja, że rozpoznanie to było wiele, wiele wieków temu, czy nawet tysiącleci, w związku z tym bogini no, ma jakby włosy ukryte w kamieniu, a to jest kwarc. Proszę zwrócić uwagę, że czasami no, kryształy kwarcu piszą historię świata, tylko kto potrafi tę historię z tych kamieni przeczytać. Proszę Państwa, chcę zwrócić uwagę jeszcze tutaj. Cała rodzina mikrokryształów kwarcu, chalcedony. Tu z Dolnego Śląska znane chryzoprazy. Przez dwa wieki przynajmniej było to jedyne miejsce, gdzie były eksploatowane, znajdowane i eksploatowane te zielone kamienie. Cała rodzina wielobarwnych agatów. Ale teraz, jeżeli ta krzemionka jest w stanie niekrystalicznym, żelu stwardniałego, to jest cała rodzina opali. Łącznie z tymi szlachetnymi opalami znajdowanymi w różnych miejscach świata. W naszym kręgu kulturowym najbliżej to mamy Słowację, chociażby, czy okolice Węgier. Idziemy dalej. Proszę Państwa, sala prezentuje kolekcję w kontynuacji. Kolekcję kamieni szlachetnych i ozdobnych. Chcę powiedzieć, zwróćcie Państwo uwagę, że o ile tam była grupa krzemionki, czyli jedno środowisko chemiczne, byśmy powiedzieli, jedna substancja chemiczna, to tutaj mamy całą plejadę związków chemicznych, całą plejadę środowisk, w których powstaje, więc różnorodne kamienie. Chcę powiedzieć, dzisiaj współczesny świat właściwie najbardziej wydawałoby się, że ceni diamenty. Powiedzmy jeszcze dochodzi do tego rubiny, szafiry, szmaragdy, no i ewentualnie perły.
Ale ten świat kamieni szlachetnych i ozdobnych no, jest rozpoznawany i wytwarzany przez człowieka no, od kilku tysiącleci. W związku z tym tak naprawdę na przykład diamenty zrobiły w kulturze zachodnioeuropejskiej furorę tak naprawdę dopiero w XIX wieku, kiedy odkryto potężne złoża diamentów w Afryce Południowej. Wcześniej te diamenty, które mamy tutaj chociażby no małe okazy, no wcześniej trafiały one do Europy, do tego świata naszej kultury, tak naprawdę wraz z towarami chociażby z Indii, bo tam jakby no, to był ten świat odkrycia i znaczy znajdywania i wykorzystywania jubilerskiego tych kamieni. Ale odkrycie, jak powiedziałem, tych złóż południowoafrykańskich, a potem już w różnych miejscach świata, co spowodowało przede wszystkim ogromną ilość surowca wyjściowego, diamentowego. To z drugiej strony, co dało? Mianowicie materiał. Ponad 90% kamieni, diamentów, które się wydobywa, to nie są kamienie jubilerskie. Nie mają wartości jubilerskiej. I większość diamentów jakby kończy żywot jako materiały do pił, wierteł, do materiałów szlifierskich, polerskich i tak dalej. Ale ten nadmiar materiału dał szansę czemu? Rozwojowi szlifu diamentowego i szlifu wielu innych kamieni. Dlaczego? Diament, jak wiemy, jest najtwardszym minerałem wytworzonym przez naturę. Tak przynajmniej na dziś tak to wygląda. I w związku z tym szlifowanie jego jest bardzo utrudnione. W przeszłości, jeżeli znajdowano diamenty chociażby w Indiach, to szlifowanie tych diamentów trwało no, lata całe. Dlaczego? No bo wszystkie inne kamienie były miększe i cierpliwości trzeba było długo. Dzisiaj, kiedy jest tych diamentów pod dostatkiem, tych technicznych, no to materiał twardy daje szybsze efekty. No i w rezultacie kiedyś używano surowych diamentów w ozdobach, dzisiaj są wyrafinowane, przepiękne szlify diamentowe. Chcę powiedzieć, że to diamenty. Rubiny, szafiry, szmaragdy. Znowuż, te kamienie jakby są w dzisiejszym oglądzie. Szafiry, rubiny, szmaragdy były znane i w starożytności i cenione przez całe wieki. Jak powiedziałem, chociażby dlatego, że tych diamentów nie było, a nie wspomnę o tym, że te diamenty były też no, całkiem podobne do wielu innych minerałów, na przykład do kwarcu więc, czy topazu, więc no, nie zawsze byłyby wychwytywane w tym środowisku. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Jeżeli oglądamy tą różnorodność kamieni szlachetnych, to pokazuje różnorodność cywilizacji, kultur ludzkich i oglądów. Pokazuje różnorodność czego? Gustów, estetyki ludzkiej. Miejmy świadomość, że w wielu rejonach świata nie występuje wiele minerałów. Tak jak pokazałem w Polsce kilka chociażby złóż no, minerałów użytecznych, to miejmy świadomość, że w Polsce przecież nie było wystąpień ani diamentów, a wielkiej ilości szafirów, czy wielkiej ilości rubinów, szmaragdów. W związku z tym nie było takiej kultury, która nawet tych kamieni szlachetnych, ale za to na przykład była kultura nefrytu. Podobnie jak kultura nefrytu była w Chinach. Była kultura bursztynu. No przecież z terytorium Polski, z wybrzeża Bałtyku, była migracja, tutaj zapraszam do oglądnięcia, była migracja tego, byśmy powiedzieli, kamienia naturalnego na cały ówczesny świat antyczny praktycznie. No więc niewątpliwie człowiek uszlachetniał te kamienie, które znajdował.
ewentualnie które trafiały do danego środowiska społecznego w wyniku procesów handlowych, migracji towarów. Przy okazji zwróćcie Państwo uwagę, że oczywiście przyzwyczailiśmy się, że kamień jest cenny wtedy, kiedy jest też prezentowany pięknie. A cóż może być lepszego do prezentacji niż metale szlachetne? Już powiedzmy znane ze starożytności złoto i srebro, no i powiedzmy czasy współczesne, no to są i do tego dochodzi platyna. Oczywiście były okresy, kiedy kamienie szlachetne zakuwano w brązy, zakuwano w żelazo, ale zawsze no jednak ludzie chcieli, aby też, skoro uszlachetnili metale z jakiegoś powodu, no to żeby te kamienie były w tych szlachetnych metalach jakoś no, zakute, jak to się mówi w jubilerstwie, ale czyli znaczy jakoś wyodrębnione. Chcę powiedzieć, że na czym polega szlachetność kamieni, z czego ona w ogóle wynika? Przede wszystkim z tych walorów estetycznych, czyli coś, co się nam podoba. Drugi warunek, musi być to rzadkie. Trzecie, w miarę trwałe. No, a resztę dodaje człowiek. I tak jak człowiek potrzebuje piękna, tak potrzebuje różnych mocy ducha, które nadaje również kamieniom. Kamienie to nie tylko przedmioty wartościowe ze względu na substancję i urodę, ale też wartościowe ze względu na całą przestrzeń emocji, które i różnych interakcji, które człowiek z tymi kamieniami nawiązuje. Tu chciałem zwrócić uwagę na to, na ten element, że kamienie szlachetne mogą rzekomo leczyć, mogą rzekomo być talizmanami, mogą być rzekomo no, kreatorami różnych emocji ludzkich. Tak było w przeszłości, tak jest i dzisiaj. Więc nie dziwimy się, że rynek kamieni szlachetnych ma się dobrze, no bo ludzie chcą się mieć dobrze. W związku z tym no, widzimy, że warto przyjść i zobaczyć te kamienie, żeby mieć świadomość, no, że natura jest hojna w te różne piękna. Proszę Państwa, przeszliśmy do sali też, która jest naszą chlubą. Sala meteorytowa. Znowuż z dumą mówię, że kiedy otwarliśmy na początku lat 90. oddział naszego Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Kuźniczej, właśnie na tym ciągu turystycznym, to byliśmy pierwszą jednostką muzealną w Polsce na pewno, która wyciągnęła meteoryty z szafy pancernej i wstawiła w gabloty. Po co? Żeby po pierwsze pokazać ludziom, że ta materia kosmiczna jest obecna i jak jest ona obecna, jak wygląda. Znowuż, chcieliśmy w ten sposób tą wiedzę o meteorytach i ich ogląd zakorzenić w ludzkich umysłach, w ludzkich oczach, w ludzkiej świadomości i jakby przełożyć na nich pewien ciężar też wsparcia w poszukiwanie meteorytów. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, że meteoryty spadają nam, byśmy powiedzieli, na głowę, czy gdzieś tam obok nas. Przykładem chociażby, tutaj możemy zobaczyć parę przykładów. Deszcz meteorytów pultuskich z XIX wieku. Meteoryt Enzisheim z XV wieku, tak. Meteoryt Czelabinsk, no XXI wiek. Spadły na ludzi czy w okolicach ludzkich żywotów. No, historie. Ale gro meteorytów spada w miejscach odległych od ludzi. I trzeba się natrudzić, żeby je rozpoznać wśród setek, tysięcy, milionów różnych kamieni, które gdzieś tam zalegają.
Oczywiście wiek XX przyniósł wielkie zainteresowanie meteorytami, chociażby dlatego, że nauka stawia przed sobą pragnienie rozwiązania wielu zagadek. Od chociażby zagadki zaistnienia życia na Ziemi. Czy ono powstało samoistnie na Ziemi, a są takie, powiedzmy, teorie, tak na przykład panspermii przez Areniusa wprowadzona w obieg naukowy, które mówią, że być może życie przywędrowało na Ziemię z zewnątrz. W jakiej formie? W jakiejś formie biologicznej materii, ukrytej w czym? Chociażby właśnie w meteorytach. I tu mamy przykłady meteorytów, tak zwanych chondrytów węglistych, które oprócz węgla w postaci grafitu czy mikrodiamentów, również zawierają węgiel w postaci związków organicznych, nawet tak skomplikowanych jak aminokwasy. Co prawda, jeszcze nie udało nam się wymyśleć i odnaleźć sposobów ożywienia tej materii, no ale pole do zamysłu jest i pole do badań naukowych. Proszę Państwa, chcę zwrócić uwagę Państwa na co, że w ogóle ten świat meteorytów, tu już nawet tak, da się podzielić ze względu na ich skład i wygląd. Meteoryty żelazne, żelazno-kamienne i kamienne. Miejmy świadomość, że w oparciu o ten świat meteorytów nawet pobudowano model budowy Ziemi. Meteoryty żelazne odpowiadają za taką część jądrową, żelazno-kamienne płaszczową, kamienne za skorupę. Czyli możemy domniemywać, że materiał źródłowy, który gdzieś pochodzi, czy z pasa planetoid, czy z, tutaj między Marsem i Jowiszem, czy z dalszych takich pasów planetoid, jak chociażby pas Kuipera, czy nawet obok Oorta, więc to pokazuje, że tam też było to zróżnicowanie, które te meteoryty reprezentują, a zróżnicowanie, które jakby mówi, że jest ciągły ruch w materii, gdzie wiele procesów byśmy od nauki o Ziemi czy geologii obserwujemy w meteorytach, a więc musimy jakby domniemywać, że zachodziły one w tamtym świecie. Oczywiście meteoryty, ja pokazuję ich wartość naukową, ale meteoryty także mają wartość różnorodnie emocjonalną. Łącznie z tym, że w ostatnich 20-30 latach meteoryty trafiły gdzie? Na rynek, w świat kamieni, nawet pięknych, jubilerskich. Dzisiaj to niektóre damy mówią, jeśli nie chcesz mojej zguby, nie krokodyla kup mi luby, tylko co? Meteoryt kup mi luby. No i stąd w kamieniach jubilerskich, w cyferblatach, znaczy nie w kamieniach, tych wyrobach jubilerskich, nawet w cyferblatach, w kosmetykach, okazuje się, znajdujemy różnorodne meteoryty. Czy spotkanie z meteorytami jest zawsze przyjemne? No nie zawsze. Chcę dość powiedzieć, że na przykład obciążamy je za wielkie wymierania. I to nie tylko te dinozaurów, ale również cywilizacji ludzkich. Warto na pewno się nad nimi zastanawiać, ale nim się nad nimi zastanowimy, warto je oglądnąć i temu właśnie służy nasze muzeum. Dziękuję.